Hej, siemanko, wam wszystkim bardzo serdecznie. Teraz poszukamy wyjścia do laboratorium profesora w podwodnych ruinach do Doliny Dziewięciu. Nie mam, kurde, o Jezu, nienawidzę utopców, nienawidzę pod wodą. Co to jest takie słabe? Bez sensu, mam słabą kuszę. Halo? Mam słabą kuszę i to bardzo. Chciałbym zobaczyć, co to kurde w ogóle za gówno jest. Kusza na level 30. Fajnie. Fajnie, że ja już od dawna nie mam jakichś takich rzeczy na... O kurwa. Ej, ale to jest zajebisty miecz. Znacznie więcej obrażeń. Tylko potrzebuję jeszcze jeden level. Coraz fajniejsze rzeczy wyrabiają. Ale wizualnie jest podobne. Co to jest? Więcej róży, jakieś kurwa pantalony. No. Ewentualnie nie będę w ogóle się z nim bił. Oj. Ale widziałem jakieś takie... Dobra, krzak. Tam coś jest! Tam jest jakaś skrzynka. I utopiec. Nie! Co to jest? Drzwi? Pianino? Nie. To jest ciekawe. O! Tam jest kolejna skrzynia. Ej, tu jest jakaś rączka. Nieważne. Szybko, szybko. Weź, podnieś. Dobrze. Wypływamy na powierzchnię. Szybko, 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 szybko! Szybko! Dobra. Zapierdalamy od niego, graj dalej! Dobra. O! A to ci kurde heca. Jakieś podwodne bramy do innych portali. Kurde. Ty, to ten portal powinien wypuszczać wodę w drugą stronę. Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wyjściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. Się osobiście boję, co tutaj znajdę. Widziałem coś czerwonego. To jest jakiś chyba krzak? Miedź. Kości. Trefy narzędzia krasnoludzkie. Kurde, jakieś zajebiste rzeczy. Że pewnie to są jakieś pierdowe, ale nie widziałem tego wcześniej, więc dla mnie zajebiste. O kurde, tam fajne rzeczy. Widziałem coś czerwonego. Co? A na dole. Wow. Na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną stronę. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną drogę. To jest fajnie. Pierdełki, ale
Zawsze dodaj. Wow! Tam jest jakieś przejście. Czy ja właśnie tędy wchodzę? Wow! Swoją drogą. Troszkę poprawię swoją postać, bo ja głównie idę sobie właśnie w te elementy. Proszę, aby odblokować wydaje 3 punkty. No Jezus, dobra. Co to jest? Pozwala podtrzymać tarczę. Wyczerpana tarcza Quen odpycha i rani przeciwników z szansą na ich powalenie. Zwiększa moc znaku Quen o 5%. Raz. Dwa. I co jeszcze? Jeszcze jeden. Aha. A mogę wydać te? Gdzie one są? Mutagen z Mglaka. Większy niebieski mutagen. No, wszystkie są tutaj. Okej. O, tutaj skrzyneczka. Zbroja po tle. Chłopka? Opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinać. Cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć panter. I co dalej? Tędy? Okej. Okay. O, w końcu jakaś kusza. Na zwykły przedmiot. Odkąd nie ma pana, bo zaczęły się kręcić jakieś podejrzane typy, zmuszone byłem wzmożyć zabezpieczenia przetrzymywane. No, fragment będę. Macie okazję to przeczytać teraz. Kurwa, Lord Vader? Lord Sith! Lord Sith! Będzie kiło. Dobra, co dalej? To najpierw... No, dobra. Mogłem się tego spodziewać. To są jeszcze jakieś rzeczy. Aha, to przeszedłem. Okej. Okay. Trzeba troszeczkę się ponaprawiać. Bo coraz gorzej to wygląda. I lepiej.
prawie? 84, wystarczy. Słabe gówno. Gdzie jest kusza, która mi się przyda, czy coś? No właśnie, co te kamienie? Ten, kto tu był przede mną, musiał wspiąć się na tę ścianę i ominąć pantery. Kurde, wygląda to jak Assassin's Creed. No jasne, zamknięte. Według zapisków, które znalazłem, żeby przejść dalej, powinienem nacisnąć jakieś cztery wystające kamienie. Spróbuję dosięgnąć ich z kuszy. Chciałbym mieć coś takiego. Interesujące miejsce. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Ładny posąg. Ciekawe, że jest łącznie dla ozdoby. Proszę wygaśnij. Nie jesteś mile widziany. No tak. Mogłem się domyślić. Portale. Robi się coraz lepiej. Kurde. Muszę iść na samą górę? No dobra, lecimy. O, pierożek! Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobra. Jak ty patrzysz? No ale ty patrzysz, będziesz moim odnośnikiem. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Oj! Muszę iść tam naokoło. Momencie, bo ja bym sobie tak troszeczkę odnowił ten kota. Bo ja nic nie widzę. Mimo wszystko jest ciemno. Noż cholera jasna. Dobra,
skoro przyszedłem z tamtego, co może sugerować mi dobre przejście? Kurde, wszystkie są podobne do siebie. No dobra, zobaczmy. Chyba nie. Zaraza, jestem w punkcie wyjścia. Okej. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. No co? Może to? Chyba nie. Zaraza, znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka? No to tak de facto powinienem teraz wejść tam. Jestem w punkcie wyjścia. Czy wy jesteście jakąś wskazówką? Dobra, wiem, że tyle wejdę. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Gorsze, że właśnie tak... chuja widzę. Bo ja jestem gdzie indziej! No i przydałoby się oczywiście podleczyć. Ty mi wskazujesz drogę, tak? Ja zakładam, że jednak na górę. Pewnie to jest zwykłym fartem. Dobrze. Nie. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Okej. Zakładam, że to. Nie? Jestem w punkcie wyjścia. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Dobra. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Ale czekaj. Może też trzeba całkiem na dół zejść. Ty w kierunku ty patrzysz? My byliśmy u góry, to spróbujmy tutaj. Nie. Posągi zdają się patrzeć w konkretnym kierunku. Może to one wskazują właściwy portal. No właśnie tak też sądzę, ale... coś chyba nie wyszło. Kurwa, Geralt! Dobrze,
Aha. Czyli co, mam wejść tędy. I co, będzie dobrze? Czy ty patrzysz akurat tam? Może ty tu patrzysz? No dobra. Jest! Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Brakuje kryształu z zapisem. Rozejrzę się po laboratorium. July 18, 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem, bo dotyczy mnie osobiście, mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Zaraz się okaże jeszcze, że chodziło o Geralta. Mógł cofnąć czas. Wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka Wiedźminom. Ale stało się. A w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. Ten jak nie. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? O matko. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mamy sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. No ciekawie. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj z kolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą,
To już ostatni. To wygląda jak coś jak... Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Jerome. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Brakuje z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem. Ten kryształ. Nadal nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć. Książki. Rzemiosła, chemia. Ja podnosiłem kryształ. Ale gdzie on teraz jest? Inne przedmioty fabularne. Nie. Co to jest? Agaty. Uszkodzone oczy. Te kieł, serca. A gdzie jest? Kurde. Ja to stąd podnosiłem. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Zanim rozpocznę się rozważania, dla... Nie wiem, jakoś później się zainteresuję w czytanie tego. Jest! Powinienem włożyć go do mikroskopu. Ciągle brakuje mi jednego kryształu. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Czwarty. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla... Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siłę.
Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie Oj. Wystarczy już tego oglądania. No. Dobra. Zobaczymy, co jest dalej. Pociągniemy ten temat do końca. Coś tutaj widzę. Spreparowane na żony. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Spreparowane na żony. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Okej, nie ten. Intrygująca maszyneria. Dobra, to teraz chyba pójdę. Ojejku. Teraz chyba pójdę do góry? I zobaczymy, co nas czeka dalej. Matka z kolopendrą morfica się. Łoż, panie. Boż, pizdziet! Dobra. Następna. Dużo następna. O chuj. Widać się pod ziemią. O. Chyba uciekły. Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. Thank you.
Na godzinkę. Ja potrzebuję kota, bo bez kitu nic nie widzę. Ale wydaje mi się, że resztę zwiedzimy w kolejnym odcinku.